Nie lada gratka czekała odwiedzających niedawno Stary Browar w Poznaniu oraz Centrum Handlowe Arkadia w Warszawie. Podczas jedynych pokazów w Polsce mogli oni podziwiać futurystyczny samochód koncepcyjny Imprint RLS. Imprint powstał na bazie samochodu Mercedes R500. Pojazd został stworzony przez zespół firmy Alpine, czołowego światowego producenta samochodowych systemów multimedialnych. Oryginalny Mercedes został całkowicie przebudowany i wzmocniony. Przygotowanie nadwozia wymagało od twórców wielu godzin szlifowania, gruntowania i piaskowania oraz zużycia dużej ilości włókna szklanego, a także zastosowania utwardzonych szyb. Świetlistości autu dodaje specjalny lakier Charisma Candy Sherry Cola. Całość jest podkreślona przez masywne 26 i 30-calowe koła TIS model 01. Modyfikacje wnętrza objęły m.in. przełożenia pedałów gazu i hamulca, tak aby samochód mógł być prowadzony z dowolnego siedzenia przedniego. Wnętrze Imprint RLS pokryto włoską skórą oraz wstawkami z drewna. W pobliżu głównej konsoli znalazła się futurystyczna tablica pomiarowa z zegarem i prędkościomierzem. W samochodzie znajduje się również niekonwencjonalny rotacyjny system otwierania drzwi, w którym siedzenie jest zamontowane do drzwi i otwiera się oraz zamyka wraz z nimi. Jednak wszystko to jest zaledwie dodatkiem do systemu dźwiękowego Alpine Imprint. Z tyłu nadwozia SUV-a znajduje się ukradkiem wysuwana półka na 6 wzmacniaczy PDX, które dają moc całemu systemowi dźwiękowemu. Sercem i mózgiem Imprint RLS jest nowy tuner główny Alpine CDA9887. Wbudowany w nim procesor ma ponad 500 skorygowań częstotliwości i korekcji czasu, a specjalne oprogramowanie i mikrofon pomaga analizować problemy akustyczne samochodu i automatycznie dostosowuje system do optymalnego przetwarzania dźwięku. Do systemu wspomagania należą m.in. wspomniane wzmacniacze PDX oraz 4 subwoofery.